Kinga, jakie emocje przed wielką premierą Jestem Misfit? Wow, mega emocje, jestem mega podekscytowana, ponieważ po pierwsze nigdy nie byłam na takiej premierze filmu, po drugie nigdy nie grałam w filmie, a to jest naprawdę, to było moje marzenie, ponieważ się już spełniło. A kolejne marzenie to takie, żeby zostać tą aktorką już na stałe. Mega przygoda, mega doświadczenie. Czyli rozumiem, że teraz przed tobą ewentualna szkoła aktorska i kolejne role, bo myślę, że po takiej produkcji zdecydowanie mogą przyjść propozycje. Chciałabym, bardzo bym chciała, naprawdę. Tak jak mówiłam, jest to moje marzenie. Oczywiście do spełnienia, bo marzenia trzeba spełniać i starać się ze wszystkich sił, żeby osiągnąć swoje cele. Opowiedz o swojej bohaterce, bo ona już w zwiastunach i na zdjęciach wygląda zupełnie inaczej niż ty. Co to jest za dziewczyna? To jest naprawdę bardzo fajna dziewczyna, miła, inteligentna i przede wszystkim znająca się na komputerach i lubi hakować sobie czasami. Jest jedyną hakerką w tym składzie, ponieważ mamy chłopców, a jestem jedyną dziewczyną hakerką. Naprawdę bardzo lubię tę postać, mega się cieszę, że mogłam wcielić się w tą rolę. Co na planie było dla ciebie najtrudniejsze i co tak naprawdę najbardziej cię zaskoczyło przy realizacji tego filmu? Zaskoczyło mnie to, że po prostu długie godziny pracy, ciężkiej pracy, trzeba cierpliwości. Co mnie zaskoczyło jeszcze? Pozytywna atmosfera, nie wiedziałam, że aż tak fajnie można spędzić czas na planie. Tutaj mówiłaś, że twoja bohaterka zupełnie nie jest taka jak ty, że ty się nie znasz na komputerach, no ale jednak jesteś gwiazdą internetu, więc opowiedz o tym, jaka platforma była dla ciebie najważniejsza, ten Instagram czy TikTok jednak? Co tutaj jest, wiesz, takie dla ciebie najbardziej ważne? Zaczęłam na TikToku, wcześniej ta aplikacja nazywała się Musical.ly, jednak bardziej teraz uderzam Instagrama, bardziej się tam rozwijam i myślę, że na razie zostanę najbardziej przy Instagramie. Oczywiście mam też swój kanał na YouTubie, ale jednak ten Instagram chyba najbardziej po prostu lubię tą aplikację. To na pewno też bardzo wciąga, ale ile pracujesz nad idealnym zdjęciem na Instagrama, bo twoje zdjęcia robią ogromne wrażenie. No widzę, jak to ma zasięgi, jak to wygląda wspaniale. Bardzo ci dziękuję. Trzeba przyznać, że ciężka praca. Niestety nie jest tak, że ktoś mi robi zdjęcia, a ja tyk, tyk i już gotowe zdjęcie. Niestety czasami są to ciężkie godziny. Po prostu nie to, że mi się nie podoba moja twarz czy coś takiego, tylko po prostu ja staram się, żeby to zdjęcie przyciągnęło czymś jeszcze innym, żeby to zdjęcie miało jakiś przekaz. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jestem Misfit? Czego mogą się spodziewać? Mega, mega fajnej historii o szkole, o miłości i mogą posłuchać mega fajnych piosenek z tego filmu.